teraz biorę pełną odpowiedzialność za to, co mówię, bo wiemy, co jest w aktach. Tam jest ciężka pornografia, twarda pornografia, użyczanie, namawianie nieletnich poniżej 12 roku życia do pornografii, uważaj, do zoofilii. Ja kurwa wiem, co mówię. Mówisz w kontekście Nitro cały czas. Mówię o Nitro, tak. Tam już gorzej być nie może, dlatego już będzie Siergiejka za chwilę, jak państwo polskie wyciągnie wobec niego konsekwencje. Z tego, co wiem od swoich wrocławskich wróbelków, to Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prowadzi takie właśnie postępowanie, bardzo poważne postępowanie przeciwko Sergiuszowi Górskiemu o czyny z artykułu 202 KK. Jest tak poważnie, że nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak jest poważnie. I informatycy weszli do jego darkroomu. Żeby było jasność, ja biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowo, co jest w darkroomie. Ja już to widziałem, żeby była jasność. Ja wiem, co mówię, bo ja to widziałem. Te wróbelki mi to pokazały. Ja się teraz trzęsę na to, co widziałem. Te rzeczy są tak obrzydliwe, tak ohydne, że tego sobie nawet państwo nie wyobrażacie. To, co wypłynęło przy okazji tego filmu, nie wiem, ale się dowiem, tego twórcy, to jest nic wobec tego, co jest w aktach sprawy wspomnianej właśnie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ja nazywam się Łukasz Ekiert. Znajdujemy się właśnie pod siedzibą Sądu Rejonowego i Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Właśnie jestem po rozmowie z panią prokurator. Rozmawialiśmy na temat rzekomego śledztwa, które toczy się w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, jeśli chodzi o osobę Sergiusza Górskiego, szerzej znanego w internecie jako Deni Trozyniak. Jest to pokłosie tego wszystkiego, co w eter publiczny, medialny puszcza od jakiegoś czasu Jacek Murański. Jest to kolejna weryfikacja jego słów, no bo wydaje mi się, że tak poważne oskarżenia, które rzucił w kierunku Nitrozyniaka, jeśli chodzi o artykuł 202 kodeksu karnego, no nie może przejść bez echa i to właśnie postanowiłem wyjaśnić i zweryfikować, także zapraszam do oglądania tego ciekawego materiału. Anna Placzek-Grzelak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Witam pani prokurator. Troszeczkę niecodzienne spotkanie, niecodzienne pytania, bo o sprawę, o śledztwo, które chyba nie istnieje. Tak, śledztwo, które nie istnieje. W związku z tym, że w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje dotyczące rzekomo prowadzonego śledztwa, a także zapytania prasowe z państwa strony, prokuratura okręgowa informuje, że postępowanie dotyczące pana Sergiusza G. w kontekście artykułu 202 kodeksu karnego nie jest prowadzone ani w prokuraturze okręgowej, ani w jednostkach jej podległych. Czyli jeszcze raz powiedzmy, takie postępowanie, takie śledztwo po prostu u was nie figuruje, nie istnieje? Nie, takie postępowanie w kontekście tego artykułu dotyczące tej osoby u nas w prokuraturze nie istnieje. Dobrze, jeszcze muszę zapytać, a czy są u was prowadzone jakieś tajne śledztwa, takie, o których nie mówi się w przestrzeni publicznej, no bo zaraz będą mówić, że może być takie tajne śledztwo, bo to jednak jest osoba publiczna, bardzo znana, więc nie chcecie, żeby sprawa, śledztwo nabrała rozgłosu? Nie, takich informacji nie ukrywamy. Dobrze. Jeśli chodzi jeszcze o Jacka Murańskiego, który wypowiedział się w przestrzeni publicznej, że wrocławskie wróbelki powiedziały mu, że takie śledztwo istnieje i materiał dowodowy, który jest zgromadzony w tej sprawie, jest według jego opinii obrzydliwy, nawet nie potrafi sobie tego wyobrazić, no to wnioskuję, że to śledztwo już gdzieś tam w jego teorii jest na bardzo zaawansowanym poziomie, skoro materiał dowodowy jest zgromadzony. Jeśli chodzi o to, co mówi Jacek Murański, że wrocławskie wróbelki mówią mu o tym śledztwie, no to można wnioskować, że mówi o osobach, które są związane gdzieś z wrocławską prokuraturą okręgową. Jak państwo to w ogóle odbieracie, takie słowa? Nie wiem, skąd pan Jacek posiada takie informacje. Ja oglądając ten materiał nie wywnioskowałam, żeby chodziło o pracowników prokuratury okręgowej we Wrocławiu. No dobrze, ale jeśli mówimy o wróbelkach, które jakby zdradzają rzeczy, które są związane ze sprawą, ze śledztwem, no to nie mogą być to chyba osoby z zewnątrz, z prokuratury. Trudno mi powiedzieć, kogo ta osoba wypowiadająca się miała na myśli. Dobrze, a czy można w ogóle takie teorie bezkarnie rzucać, że ktoś mówi, że jakieś śledztwo jest prowadzone, no i gdzieś tam jednak zaznacza, że ma te informacje ze środka? Jeżeli ktoś rzuca takie informacje niepoparte faktami, to myślę, że musi się liczyć z konsekwencjami takich wypowiedzi. Dobrze, i to są konsekwencje, które jakby wy wyprowadzicie, czy jednak musi to zrobić osoba, którą się oczernia? Myślę, że osoba, która się oczernia, powinna podjąć odpowiednie kroki. Dobrze.
A jak pani zaczęła dostawać te informacje, jak pani na to zareagowała, na te informacje, które są w tej przestrzeni publicznej, że takie śledztwo niby tutaj u was się toczy? Ja przede wszystkim zweryfikowałam, że takie postępowanie jest prowadzone i po ustaleniu, że nie jest prowadzone, jakby nie interesowałam się dalszym biegiem tej sprawy. Dobrze, a czy taka sprawa może być prowadzona gdzieś w prokuraturze w Polsce? Z wypowiedzi, która pojawiła się w internecie, wynika, że prowadzone jest przez prokuraturę okręgową we Wrocławiu. Czy może być prowadzone gdzieś w Polsce? No tak może, ja nie mam informacji na temat postępowań prowadzonych w innych jednostkach. Dobrze. Jeśli chodzi jeszcze o ten artykuł, wracając, artykuł 202 i paragraf drugi, taki nie istnieje. Taki nie istnieje. Paragraf drugi artykułu 202 kodeksu karnego nie istnieje. Z tego co wiem, został on użyty w kontekście wykazania, czego miałoby dotyczyć to postępowanie, ale podkreślam, takie postępowanie dotyczące prezentowania treści pornograficznych osobom małoletnim w obecności osób małoletnich i zwierząt nie jest prowadzone w prokuraturze okręgowej we Wrocławiu. Dobrze, a czy jakiś paragraf jest na tyle zbliżony, że można byłoby podpiąć właśnie pod te zarzuty? To są paragrafy też z artykułu 202. Tak jak już podkreślam, odnoszę się do całego artykułu, więc w kontekście artykułu 202 takie postępowanie prowadzone nie jest. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Na koniec szybka aktualizacja dla osób, które nie czytają opisu. Materiał był gotowy do publikacji w nocy z 7 na 8 lutego. Ja oczywiście nie zdecydowałem się na publikację tego materiału z wiadomych względów. Rano 8 lutego Polskę obiegła informacja o tym, że Mateusz Murański nie żyje, dlatego nie chciałem publikować tego materiału już w ogóle, ale Jacek Murański po chwili zaczął robić to, co robił zawsze, czyli zaczął oskarżać wszystkich o wszystko, a wydaje mi się, że jest to ważnie społeczny temat, dlatego zdecydowałem się na publikację tego materiału, no bo oskarżanie o coś tak obrzydliwego inną osobę bez dowodów, mówienie, że to śledztwo jest już w zaawansowanym toku, no moim zdaniem jest niedopuszczalne, dlatego zdecydowałem się porozmawiać z panią prokurator. Oczywiście po takim czasie, kiedy ten materiał sobie czekał na publikację, czy tam był w YouTubie i tak dalej, na niepublicznym, należało go zaktualizować, dowiedzieć się, czy taka sprawa w magiczny sposób w prokuraturze się nie pojawiła, czy takie śledztwo w magiczny sposób nie zaczęło być realizowane i oczywiście nie zostało realizowane, takiego śledztwa nie ma, takie śledztwo nie istnieje, Sergiusz Górski nie jest podejrzany o takie obrzydliwe rzeczy, jakie zarzuca mu Jacek Murański. To kolejny dowód na to, że Jacek Murański jest osobą niewiarygodną, jest kłamcą, jest po prostu obrzydliwą osobą w polskim internecie, najbardziej zakłamaną osobą w polskim internecie, największym farmazoniarzem w polskim internecie. I to tyle ode mnie. Dziękuję wam za zobaczenie tego materiału i do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.